Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie. Przypominam, że w przypiętym komentarzu i na skinsforfreaky.pl czeka na was taka piękna kołsa. Oczywiście Bowie Knife Tiger tu. Wystarczy tylko dyszkę wpłacić na case haga z kodem CROXY. No i oczywiście masz szansę wygrać takiego pięknego Bowiego. No i jemeczka tutaj na pocieszenie. A my oczywiście mamy duży budżet, tak? Duży budżet, ale nie o tym dzisiaj, bo jest nowy tryb. Znaczy, no to się łączy ze sobą, tak? Bo jak już mamy duży budżet, no to fajnie możemy ten oczywiście nowy tryb na battlach przetestować. 5 takich skrzynek, 2800, no jest to oczywiście bitwa 2x2. To jest właśnie ten nowy tryb. Tworzymy taką bitewkę, wybieramy sobie oczywiście stronę. No ja zawsze tutaj po tetę wolę sobie biegać, więc oczywiście wybieramy sobie. Również tutaj wybieramy naszego sojusznika, niech będzie to bot i Samu. No i tutaj jakieś dwa randomowe boty, więc lecimy z pierwszą bitewką na dzisiejszym filmie, zobaczymy jak oczywiście tutaj ten tryb się zaprezentuje. Oczywiście jak wygrywamy, no to cała pula nagród jest dzielona 50 na 50 z naszym oczywiście sojusznikiem, więc bardzo spoko. No i zobaczmy, póki co trzecia skrzynka leci, 1700 zł na moim koncie, więc no bardzo ładnie tutaj tych skinów zdobywamy. No ale teraz no niestety no tutaj coś się zepsuło, możemy tutaj na górze sobie zobaczyć ile nasi przeciwnicy mają łącznie, możemy zobaczyć ile my mamy łącznie. No i niestety tutaj wartość tych naszych skinów no odbiega dość mocno i niestety bitwa przegrana, jak możecie zobaczyć tutaj, no dostali sobie po 4 koła, no trochę w tej bitwie było, no ale, no właśnie, no nie można się poddawać, tak, pierwsza tutaj bitwa przegrana na tym nowym trybie, mam nadzieję, że ta druga już, którą zrobię, będzie ciut lepsza, bo planuję tutaj, no zrobić ją no, taką ciut lepszą, tak, i ciut droższą przede wszystkim, dlatego rzucamy oczywiście takie skrzynki i bitwa na 6500 zł. Oczywiście tryb 2x2, bierzemy normalny, oczywiście żadnego underdoga, wjeżdżamy znowu tutaj w tetę, no ale teraz wybierzemy sobie innego sojusznika i weźmiemy sobie bota Nitro. Wrzucamy oczywiście dwa boty, pierwsze skrzynka 800 zł, no i bardzo tutaj słabiutko, tak kusiło mnie, żeby wrzucić tego underdoga faktycznie w tą drugą bitwę dla urozmaicenia, ale mówię, kurczę, nie no, zestawiam normalny, 1700 zł tutaj AWP, no bardzo ładnie. I teraz do tej bitwy wracamy dość mocno, tym bardziej, że tutaj na Wajka, no coś tam sypnęło, tak, zobaczmy jak będzie tutaj. No skrzynia Sushi Master to w ogóle tragedia, co ona teraz rzuciła. No zobaczmy, skrzynia Nitra, mamy Nitra w drużynie. No i czy ten Nitro nam pomoże tutaj wygrać tą battle? Śmiem wątpić, powiem tak, do 3 razy sztuka chyba, co? No mówię, no mamy dość spory budżet, więc od razu tutaj Peach Lot latuje, in love. No, wróćmy po prostu tutaj wszystko po kolei. No jeżeli tą bitwę przegramy, 15 koła bitwa, stary. Jeżeli przegramy tą bitwę, no to ja już nie wiem, stary, ja się chyba poddaję. Wtedy chyba stwierdzam, że ten tryb jest nie dla mnie. Zobaczmy. I Samu, po raz kolejny, zobaczmy, czy tym razem uda nam się naszych przeciwników na pieniążki oskubać. AWP dla nas, AWP dla mojego przeciwnika. No i glowsy dla niego, dla mojego sojusznika. Z kolei kosa. Zobaczmy jak będzie tutaj, tutaj po kosie dostaliśmy. No ale skrzynki tak naprawdę mocarne zaczynają się właśnie teraz, bo tutaj już przebijamy tę kwotę ponad 1000 zł. Oczywiście przypominam o konkursie na skinę. Sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz na Discorda, dołącz. No i oczywiście użyj kodu CROXY na case hagu, jak oczywiście sam pełen, nie jesteś, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny przycisk, tutaj zielony kod promocyjny, no i potem pokażę ci, gdzie wpisujesz oczywiście kodzik CROXY. Jakbyś chciał sobie konto doładować i oczywiście bonusik do wpłaty 10% i dwie skrzyneczki na start zyskać sobie tutaj. No bardzo ładnie tutaj rozgrywamy, trochę się czuję jak taki useless, tak wiesz, jak grasz sobie mecz w CS-ie i twój znajomy cię keruje i ty zamykasz tabelę, no to ja się właśnie tak trochę czuję, że tutaj i sam mnie dość mocno keruje w tej bitwie. No właśnie, bajonet jeszcze tutaj na koniec, no ale dzięki niemu tą bitwę wygrywamy. No i po 20 koła tutaj dostaliśmy, Dragon Lorkę dostaliśmy i jakieś tam inne skiny, no bo oczywiście trzeba to na dwie osoby podzielić, dlatego sprzedajemy oczywiście te skiny za 20 koła, kodzik CROXY, oczywiście mieć powiedzieć, tutaj klikasz sobie, no i jakbyś chciał sobie bitwę doładować, no to tutaj wpisujesz oczywiście kodzik CROXY przez 2x10%.
razy więcej, dwie skrzynki na stare za free, no i jeszcze do doładowania dostajesz skrzyneczki, wpłacasz 100, no to masz tutaj 6 skrzynek aż, wpłacasz 200, masz tych skrzynek aż 12, więc też jest to do oczywiście przemyślenia, jakbyś chciał sobie konto załadować. Podejście kolejne do tych bitew 2x2, bierzemy oczywiście najdroższe skrzynki, in love, zróbmy teraz coś takiego, tak zaszalejmy z tymi skrzynkami i dorzućmy jeszcze innego tutaj case hoga. 21 koła bitwa, również oczywiście na dwie osoby, znowu bierzemy T-side, no i zobaczmy, teraz wrzucamy nitra, ta druga bitwa z Isamu już ciut lepsza była, tak? Zobaczmy jak będzie tutaj z nitrem, jako oczywiście naszym sojusznikiem i zaczynamy naprawdę tutaj no dość mocarnie, bo 3800 zł łącznie te nasze dwa skiny kosztują, ten Gamma Doppler bardzo nieciekawy, 4 koła niestety i nasi przeciwnicy teraz nadrabiają, zobaczmy jak będzie dalej, skrzynia in love, no nie ma tu uniesienia żadnego, tak, zobaczmy jak będzie dalej, rękawiczki dla mnie to jest 1200 zł, no i zaczynamy teraz skrzynki po 1800 zł, skrzynie Synur. Mam nadzieję, że tutaj coś z tych skrzynek dostaniemy. Potem, ojejku, no nie o to chodziło, no nie o to chodziło. W tym momencie moi przeciwnicy 16 koła mają, mam 5 koła straty. Czy jest to do zrobienia, czy jest to do odbicia? Szczerze, nie mam pojęcia. No albo ja bym musiał tutaj mocno się postarać, albo oczywiście tutaj nasz sojusznik. No póki co, definitywnie nam to nie wychodzi. Dalej 5 koła straty, no jeszcze tutaj spada ten X-ray. No chociaż powiem wam, no ta strata, choć moi przeciwnicy mają 2137, więc mam nadzieję, że tutaj nie będą w opiece, że tak powiem, papieskiej. I dwie ostatnie skrzynki, zobaczmy, strata dalej niestety jest, ten Gamma Doppler nie pomaga. I ostatnia skrzynia Case, czy tu się zamelduje coś za 4 koła plus? No niestety ten X-ray nie dowiezie na pewno, no i kolejna mini 2 stary, przegrana, no ja nie mogę. Generalnie, jak gracie na Case Hugu, to możecie wbijać level i potem możecie codziennie otwierać skrzynki za free, więc tak naprawdę codziennie możecie jakieś tam skiny dostawać w zależności od waszego levela. Ja dajmy na to, tworzę sobie tylko tą skrzynkę Master i zobaczymy, co uda nam się tutaj z niej dostać za frytę. No taki kołach stary, bardzo elegancki. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, wszystkie te skrzynki w zależności od waszego levela możecie sobie codziennie odbierać. Ja tutaj też sporo mam tych skrzynek, które też mogę otworzyć, ale trochę ich dużo jest i trochę by mi to czasu zajęło. Oczywiście cashback też możecie zdobywać i odbierać go w zależności oczywiście, ile tak naprawdę gracie na stronie. Więc zobaczmy teraz skrzynki in love. Na tej bitewce zrobimy sobie taki mały teścik, bo wrzucimy tutaj bardzo dużo skrzynek, oczywiście nitra. Do tego dorzucamy... Patrz, stary, to nie może być przypadek. Przysięgam, że to jest totalny przypadek. Suma łączna tej bitwy. Bierzemy oczywiście 2 na 2, bierzemy normalny tryb, bierzemy TT i bitwa za 2, 1, 3, 7 starych złotych. To jest bitwa, na którą wszyscy czekaliśmy. I wrzucamy bota nitra. I zobaczymy, jak nam pójdzie teraz. Czy tutaj coś uda nam się zadziałać? Z tym, że wrzuciliśmy nitra oczywiście do tych skrzynek nitra, tak? I tutaj oczywiście zobaczymy, czy będziemy oczywiście w opiece boga skrzynkowego. Zobaczmy, bajonecik tutaj dla nas 3700, bardzo ładnie. Zobaczymy dalsze otwarcia. Co nam przyniosą, no Gamma Doppler 1900, nie ma, że tak powiem, wstydu. Zobaczmy dalej, no to Sushi Master tak, no nie chce nam coś za dużo rzucać, no ale ten bajonet, no to będzie dwa koła, okej, okay, no zawsze warto mieć, niżeli nie mieć, tak? Łącznie mamy 15, mój przeciwnik tutaj, no z 11 teraz będzie, nie? 12, okej, okay, 12 do 16 i skrzyneczki nitra, no tutaj patrz, 2800. Ej, karambit jakiś spadł mu, blusty, ty, bo my tu jeszcze mocno na dziurę możemy dostać, no ten flip nam bardzo ładnie tutaj pomaga, żeby jak najdalej oczywiście z moich przeciwników się oddalić, tutaj MK, no bardzo słabo, 3 koła jeszcze ten bajonet, 22 do 25 jest flip knife, no powiem wam tak, robi się bardzo nieciekawie. Bo to jest, no już 600 chyba przewagi tylko. Nie będzie ostatnia strzelanka, chyba to zdecydować. I my to przegrywamy w tym momencie. 200 zł, no proszę, no bez jaj. Mamy chyba, co? No mamy, dobra, po 30 koła, ej. Wow, powiem wam, tętno trochę, że tak powiem, przyspieszone, tak? Bo w chwilę mogliśmy stracić to, no co, że tak powiem, przez tyle odcinków zbierałem, tak? Więc zróbmy ostatnią bitwę. Nie będę jakoś tutaj mocno wjeżdżał Alin, bo no nie ukrywam, chcę mieć jeszcze środki na jakieś następne filmy dla was, tak? Więc nie ma co, oczywiście pamiętajcie, że trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić. Ja dzisiaj na spokojnie, tak? Ostatnia bitewka, również 2 na 2. No i zobaczmy, bierzemy oczywiście Terro. Mogłem w sumie Underdoga zagrać, ale już niech będzie. Wrzucę teraz wszystko losowe jak jest. Zobaczymy, Bot Force, no zobaczmy, czy moc będzie z nami. Pierwsza skrzynka, no chyba definitywnie jest. 3600, bajonet M9, szkoda, że tylko Wellworn.
No, tutaj Blazik się melduje, 2800. Naprawdę bardzo ładnie póki co te skrzynki nam dają. To są Snurti, no tak. No ten Snurti, fajna skrzynka. Naprawdę bardzo spoko. Zobaczmy, jak będzie teraz. No, podobnie dość chyba, co? 1200? No, powiedzmy. Kolejne otwarcie, tym razem skrzynia Golden Dragon. Oj, tutaj, no takie, no, dwa syfy bym powiedział. Dość mocne i dla mnie, i dla mojego przeciwnika, dla moich przeciwników tak naprawdę, ale ojejku, nie, to jest 8 koła. Powiem tak, no, no bitwę będzie teraz chyba w tym momencie, no bardzo ciężko, jak się, no 2700 złotych straty. MK Welcome do Jungle, okej, ona nas ratuje dość mocno. 5 koła, no tutaj teraz ja muszę kierować tego mojego bota, więc zobaczmy, jak będzie dalej. Jeszcze Nitro i In Love, dwie ostatnie skrzynie, no póki co. Przewaga jakaś delikatna jest, no ale ta MK Fosfor, nie! Nie! Delikatna przewaga, 100 zł w tym momencie. Szczerze? 1700, patrz! Ja nie mogę! Powiem tak, no, że my tutaj uratowani zostaliśmy przez tą bitwę. Tu jestem w tak ciężkim szoku.